2022. Nowy rok, nowe postanowienia. Wielu maturzystów w tym momencie zastanawia się, czy został jeszcze jakiś czas do tego, aby przygotować się dobrze do matury. Zaczynamy myśleć, czy aby na pewno zdążę. Moi drodzy, zdążymy. Zdążymy przygotować się jeszcze do matury, zdążymy zrealizować powtórki, bo zostało jeszcze 4 miesiące. Styczeń, luty, marzec i kwiecień. 4 miesiące to 16 tygodni, tak w przybliżeniu. I to dużo czasu. Dużo i niedużo. Znaczy dużo czasu, bo to 16 tygodni, ale trzeba maksymalnie dobrze wykorzystać ten czas. I do takiego wykorzystania czasu, do zaplanowania czasu zachęcam Was właśnie dzisiaj. Nazywam się Magdalena i jestem nauczycielem historii w jednym z podwarszawskich liceów i chciałabym Was zaprosić do współpracy na te 4 miesiące przed maturą. Chciałabym Wam pokazać, jak możecie jeszcze skutecznie powtórzyć sobie materiał do tego, aby stanąć w maju, wejść do sali egzaminacyjnej i z dużym sukcesem napisać egzamin z historii na poziomie rozszerzonym. Czy to jest jeszcze możliwe? Tak jak powiedziałam na początku, jest możliwe. To 4 miesiące, 16 tygodni i macie do dyspozycji naprawdę wiele narzędzi, które można wykorzystać, aby skutecznie się do tego egzaminu przygotować. Zapraszam. 16 tygodni wydaje się dużo, ale czy skutecznie je wykorzystacie, zależy od Was. Aby dobrze przygotować się do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z historii, należy naprawdę całkiem sporo materiału przyswoić i przypomnieć sobie. Należy to zrobić w sposób chronologiczny, dlatego też przygotowałam dla Was kalendarium powtórkowe. Link do tego kalendarium znajdziecie w opisie pod filmem. I ułożyłam tam zagadnienia właśnie w sposób chronologiczny, co pomoże Wam wrócić do poszczególnych działów, poszczególnych obszarów historii i przypomnieć sobie wiadomości z tej dziedziny. Nie wiem, czy mieliście okazję już mieć w dłoniach arkusz egzaminu maturalnego z historii. Wygląda w ten sposób. Ten oczywiście jest kopią. W oryginale dostaniecie arkusz kolorowy. Pierwsza strona to jest instrukcja, którą należy przeczytać. Znajdziecie tutaj informacje, między innymi takie, że należy uzupełniać arkusz czarnym kolorem, że liczba punktów, którą możecie uzyskać maksymalnie to 50, że piszecie egzamin maturalny 3 godziny, czyli 180 minut. I moi drodzy, egzamin maturalny z historii, tak jak już wcześniej wspomniałam, sprawdza Waszą wiedzę, umiejętności. I temu służą zadania. Jest to 25 zadań. 24 zadania są to zadania testowe. 25 jest to rozprawka historyczna. I teraz tak. Mniej więcej w każdym arkuszu maturalnym znajdziecie od 2 do 3 zadań z zakresu historii starożytnej. Od 5 do 6 zadań z zakresu historii średniowiecznej. Pozostałe zadania są to zadania z epoki nowożytnej i czasów współczesnych. W związku z tym zwróćcie uwagę, na co należy położyć szczególny nacisk, na jaką dziedzinę. Jeżeli nie czujecie się zbyt mocni w epoce nowożytnej bądź w czasach najnowszych, to może warto więcej czasu poświęcić na powtarzanie akurat tych epok. Widzimy, że proporcje są bardzo różne, prawda? Większy nacisk jest położony na tą historię najnowszą. Zadanie 25 to jest rozprawka historyczna. Temu poświęcimy osobny odcinek, bo myślę, że warto przypomnieć sobie pewne zasady, które jakby obowiązują przy pisaniu takiej pracy historycznej. Punktacja w arkuszu maturalnym jest rozłożona w ten sposób, że za rozprawkę dostajecie 12 punktów, pozostałe punkty do 50 otrzymujecie za dobrze wykonane zadania testowe.
jak się nauczyć rozwiązywania zadań, to też bardzo ważna umiejętność, słuchajcie. W jaki sposób najlepiej po prostu je robić. Gdzie możecie znaleźć arkusze maturalne? Proponuję wejść na stronę www.arkusze.pl. Na tej stronie znajdziecie zebrane arkusze maturalne z matury takiej tej regularnej przeprowadzanej w maju, ale również matur próbnych wraz z kluczami odpowiedzi. I to jest bardzo ważne do samodzielnego ćwiczenia. Jak zazwyczaj warto robić takie matury? Jak przeprowadzać samodzielnie te egzaminy? Znaleźć sobie przestrzeń, taką spokojną przestrzeń do napisania egzaminu, wziąć budzik, stoper, telefon, ustawić go na 180 minut i po prostu pisać. Dzięki systematycznemu pisaniu arkuszy maturalnych nabędziecie umiejętności po pierwsze w rozwiązywaniu zadań, po drugie przyjrzycie się, co Wam największe problemy sprawia, tak? Czy napisanie rozprawki, czy rzeczywiście wyrobienie się w czasie i na przykład zrobienie tych zadań testowych, tak? Zmierzycie swoje siły, zmierzycie swój czas i rozłożycie go na te 180 minut. Proponuję, aby przez te 16 tygodni każdy z Was jeden arkusz maturalny zrobił na 2 tygodnie. To będzie takie optymalne, tak? Nie za dużo, nie za mało. To będzie 8 arkuszy do matury. I to całkiem przyzwoicie, to całkiem przyzwoity wynik. Także zachęcam do systematyczności, zachęcam do stworzenia sobie takiego warsztatu pracy historyka, czyli wyciągnięcie gdzieś z szafki swoich repetytoriów, podręczników, atlasów, ściągnięcia sobie kalendarium maturalnego oraz tablic chronologicznych i tak zaopatrzeni jesteście w stanie przez 16 tygodni przygotować się albo inaczej powtórzyć sobie materiał do matury rozszerzonej z historii. Powodzenia! Na co dzień mam do czynienia z żywymi uczniami w realu, w klasie. Takie wirtualne spotkania z uczniami to jest dla mnie duża nowość, aczkolwiek wydaje mi się, że jest to potrzebne. I moi drodzy, jeżeli macie jakiekolwiek sugestie dotyczące filmu, macie jakieś potrzeby, które chcielibyście, abym zrealizowała dla Was w postaci właśnie filmów, to piszcie to w komentarzach. Sugestie, pytania, prośby, każde zdanie jest mile widziane i bardzo chętnie na nie odpowiem w postaci właśnie komentarza albo kolejnego filmu. Mam nadzieję, że spotkamy się już niedługo i będziemy nadal analizowali arkusze maturalne i będziemy starali się, aby skutecznie i z sukcesem przygotować się do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z historii. Zapraszam.